Cześć, witam w kolejnym wydaniu Teletygodnika. Dziś przeglądam numer 3. Czas rzucić okiem na dzisiejszą okładkę. Na dzisiejszej okładce Marcelina Zawadzka i Ilona Krawczyńska. Farma. Czas wyzwań. Prowadzące wspólnie podkreślają, że dzięki temu reality show poznały smak przygody i prawdziwej przyjaźni. A także trwa wielki plebiscyt Telekamery Teletygodnia 2022, 25. edycja. Wybieramy telewizyjne gwiazdy ćwierćwiecza. A także wywiad Piotr Cyrgus. Nie dojdziemy do niczego, jeżeli będziemy ciągle się boksować i stawiać na swoim, mówi znakomity aktor. A także na wspólnej Przemek znajdzie nieprzytomną Dagmarę. Tak wygląda dzisiejsza okładka, teraz czas rzucić okiem co w środku. Na początek zapowiedź tego, co wkrótce nowy sezon 99 gra o wszystko. Teraz zagrać może każdy. Ten wspaniały, zachęcający do pokonywania trudności i przełamywania barier reality show doczeka się drugiego sezonu. W pierwszym zwyciężył specjalista od usterki Dominik Strzelec, ale trudne zadania rozwiązywały też inne gwiazdy znane z programów TTV. Tym razem będzie inaczej, do gry może stanąć każdy. Jeśli chcesz spróbować swoich sił i zmierzyć się z kilkudziesięcioma przeciwnikami, wypełnij formularz na stronie. Czas teraz na hity z kategorii seriale i wśród tegotygodniowych propozycji nowości Serca na sprzedaż. Rosja, lata 90. XX wieku. Wiele kobiet handluje na targach, by utrzymać rodziny. Olga, nauczycielka angielskiego i żona oficera, próbuje zarobić tam na leki dla córki. Jej stoisko zostaje podpalone. Kobieta musi jechać po towar za granicę. Premiera tego serialu w poniedziałek 24 stycznia o 21.40 w TVP2. Druga z nowości to Medyceusze Wspaniali. Rok 1496. Florencja. Schorowany Piotr nie jest już w stanie bronić pozycji rodu. Wawrzyniec bierze sprawy w swoje ręce i wypowiada dotychczasowy układ Sforcy. Ojciec i matka natomiast chcą zaaranżować jego małżeństwo z Klarysą. Premiera tego serialu we wtorek 25 stycznia o 23 w TVP2. Czas teraz na hity, produkcje dostępne w sieci i wśród tegotygodniowych propozycji Rodzina Plus. Nawet w zwykłej rodzinie relacje potrafią być skomplikowane, a co dopiero w takiej mocno patchworkowej. Lisa i Patryk, mimo wcześniejszych nieudanych związków, już po kilku miesiącach znajomości postanowili ze sobą zamieszkać. Ale nie do końca dane jest im nacieszyć się życiem we dwoje. Kobieta z poprzedniego związku ma dwoje dzieci, a mężczyzna jedną pociechę. I według ustaleń ze swoimi poprzednimi partnerami muszą się nimi zajmować co drugi tydzień. Oczywiście odstępstw od tej reguły jest całe mnóstwo, w związku z tym w ich domu zwykle panuje chaos. Walnie przyczynią się do tego również dzieci, które diametralnie różnią się od siebie. Jeśli do tego wszystkiego dodamy jeszcze Martina, byłego męża Lisy, wiecznie sfrustrowanego hipochondryka, oraz Kaję, wcześniejszą partnerkę Patryka, perfekcjonistkę skoncentrowaną na pracy, łatwo sobie wyobrazić, że dwójka głównych bohaterów nie ma łatwego życia. Ale za to jakie ciekawe. Dla głównych Vera Vitali, Erik Johansson, Frederik Hallgren, Petra Mede i Marianne Mork. I 4 sezony tego serialu dostępne są na Netflixie. Jeszcze jedna z propozycji z kategorii filmy – Niewidzialny człowiek. Zmaltretowana psychicznie Cecilia ucieka od przemocowego męża, genialnego fizyka. Ale strach nie mija. Wkrótce dowiaduje się, że jej prześladowca popełnił samobójstwo. Ten fakt tylko na chwilę przynosi jej ukojenie, bowiem wokół niej zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Bliska załamania Cecilia jest pewna, że mężczyzna nie umarł, lecz stał się niewidzialny i teraz myśli się na niej. Rewelacyjna opowieść o życiu po traumie z pogranicza horroru, science fiction i mocnego kina psychologicznego. Dla głównych Elizabeth Moss i Oliver Jackson Cohen. I ten film dostępny jest na Netflixie. W ramach produkcji dostępnych w sieci po raz kolejny będę przeglądał magazyn Netfilm. I czas na kolejne premiery. Na początek Monachium w obliczu wojny. Ekranizacja bestsellerowej powieści Roberta Harrisa. Jesienią 1938 roku Europa stoi na skraju wojny. Hitler, Ulrich Mattes, jest zdecydowany, by ją jak najszybciej rozpocząć. Neville Chamberlain, Jeremy Irons desperacko walczy, aby utrzymać pokój. Wszystko rozegra się w mieście, które na zawsze będzie kojarzone z tą sprawą. Monachium. Hugh Legat, George McKay, który specjalnie do tej roli nauczył się języka niemieckiego, jest wschodzącą gwiazdą brytyjskiej służby dyplomatycznej. Na Downing Street 10 zajmuje stanowisko osobistego sekretarza premiera Chamberlaina.
Paul Van Hartman, Janice Newwoner, pracuje w sztabie niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i jest członkiem tajnego antyhitlerowskiego ruchu oporu. Obaj mężczyźni przyjaźnili się podczas studiów w Oksfordzie w latach 20., ale od tamtego czasu nie mieli ze sobą żadnego kontaktu. Teraz, kiedy Hugh leci z Chamberlainem z Londynu do Monachium, a Paul towarzyszy Hitlerowi w nocnym pociągu z Berlina, ich drogi znów się skrzyżują. W ramach głównych Jeremy Irons, George McKay, Janice Newwoner, Mark Louis Jones i Liv Lisa Fries. I ten film dostępny będzie od 21 stycznia na Netflixie. Kolejna z premier to As We See It. Trójka współlokatorów ze spektrum autyzmu poszukuje sposobu na wspólne życie i zmaga się z mniejszymi i większymi problemami. Bohaterowie serialu to Jack, Harrison i Violet, którzy mają po 20 kilka lat i są przyjaciółmi. Będziemy świadkami, jak każdego dnia zmagają się coraz to nowymi wyzwaniami, szukając niezależności, akceptacji, robiąc wszystko, by stać się tymi, kim pragną być. Starają się znaleźć pracę, a potem ją utrzymać. Nawiązują przyjaźnie, zakochują się i generalnie próbują radzić sobie w świecie, który dla osób ze spektrum autyzmu jest trudniejszy niż dla normalnych. Na szczęście to trio może cały czas liczyć na pomoc i wsparcie swoich rodzin, rady specjalistów, a przede wszystkim na siebie nawzajem. Razem przeżywają niepowodzenia i świętują triumfy. Serial oparty jest na izraelskim formacie On the Spectrum. Reżyserem, showrunnerem i producentem wykonawczym As We See It jest Jason Katims, znany m.in. z Friday Night Lights. Główne role grają Rick Glassman, Albert Witecki i Sue Ann Pin. Cała trójka ma zdiagnozowane zaburzenia ze spektrum autyzmu. Głównych Rick Glassman, Albert Witecki, Sue Ann Pin, David Faternick, Andrew M. Duff, Angela Fornell i Jocelyn Marie. I ten serial dostępny będzie od 21 stycznia w Prime Video. Kolejna z premier to Pozłacany wiek. Twórca tej kostiumowej opowieści, Brytyjczyk Julian Fellowes, ma na koncie niemałe osiągnięcia i wiele nagród oraz nominacji. Dostał Oscara za scenariusz dramatu Gatsford Park oraz nagrodę Emmy plus 5 nominacji do niej za serial Downton Abbey. Jest także aktorem, reżyserem i pisarzem. Do jego ostatnich dokonań należą seriale Eugrabia i Angielska gra z 2020 roku. Pozłacany wiek opowiada o amerykańskim czasie wielkich fortun, zarówno tych zdobytych, jak i utraconych. To okres ogromnych przemian gospodarczych, idących za nimi konfliktów, wybuchających między tymi, którzy woleli stare, sprawdzone podejście, a zwolennikami zupełnie nowych systemów i rozwiązań. Akcja rozpoczyna się w 1882 roku. Młoda Marion Brooke po śmierci ojca przeprowadza się z rolniczej Pensylwanii do Nowego Jorku, aby tam zamieszkać z bogatymi ciotkami Agnes Van Rijn i Adam Brooke. Wkrótce Marion przypadkowo zostaje uwikłana w konflikt między jedną z ciotek a jej bogatymi sąsiadami, bezwzględnym potentatem kolejowym i jego ambitną żoną. Rola głównych: Christine Baranski, Lisa Jacobson, Cynthia Nixon i Carrie Coon. I ten serial dostępny będzie od 24 stycznia w HBO Go. Kolejna z premier to Ozark 4. Nie ma odwrotu, tak brzmi hasło czwartego i zarazem finałowego sezonu serialu, dłuższego, bo składającego się z 14 odcinków podzielonych na dwie części. Premiera pierwszych 7 już 21 stycznia. Z zapowiedzi wynika, że będzie to wyjątkowo mroczny sezon. Bridowie Jason Bateman i Laura Linney będą musieli sobie poradzić ze skutkami zabójstwa Helen Pierce. Spokój też nie będzie im pisany, bo udało im się podpaść wszystkim możliwym wrogom, w tym m.in. meksykańskim kartelom, lokalnej producentce heroiny, a nawet Ruth Langmore, Julia Garner. Do obsady dołączy Alfonso Herrera jako nowy przeciwnik Bride'u, J.B. Elizondo, wcześniej niewidziany członek rodziny Navarro, który kombinuje, jak przejąć kartel wujka. Adam Rothenberg zagra prywatnego detektywa Ella Satema, który wcześniej był gliniarzem. Pojawiają się też Bruno Beecher jako ksiądz będący powiernikiem Navarro, Sissy Castillo w roli grającej według własnych zasad szeryf Lia Guerrero i Katrina Lenk jako Claire Shaw, szefowa firmy biofarmaceutycznej. Dla głównych Jason Bateman, Laura Linney, Sophia Hablitz, Julia Garner i Alfonso Herrera. I sezon 4A dostępny będzie od 21 stycznia na Netflixie. I jeszcze jedna z premier, Servant 3, tworzony przez Tony'ego Basgoropa, serial opowiada historię pary z Filadelfii pogrożonej w żałobie po stracie dziecka, co tworzy rozłam w małżeństwie i otwiera drzwi przed tajemniczą siłą. Drugi sezon serialu zakończył się stosunkowo szczęśliwym akcentem. Dorothy, Lauren Ambrose i Sean, Toby Cable, Turnerowie, odkryli, że ich dziecko, Jericho, wróciło do nich całe i zdrowe.
a tajemnicza niania Lin, Nell Tiger Free, znów zamieszkała z nimi i jednoznacznie stanęła po ich stronie. Aby to zrobić, Lin musiała w brutalny sposób zwrócić się przeciwko swojemu kościołowi mniejszych świętych. Teraz, 3 miesiące po finale drugiego sezonu, ma paranoję, że jego wyznawcy w każdej chwili mogą ją zaatakować. Oni są cierpliwi, mogą pokryjomu wślizgnąć się w swoje życie, twierdzi i wie, co mówi, bo sama tak zrobiła z Turnerami. Gdy Sean bez granic ufa Lin, Dorothy czuje się coraz bardziej zagrożona i martwi się o bezpieczeństwo Jericho. Nie tylko ona jest na krawędzi. Jej brat Julian Pierce, Rupert Grint, dobrze wie, że za powrót Jericho przyjdzie im wszystkim drogo zapłacić. Nowe odcinki Servant będą emitowane co tydzień, każdy piątek. A pierwszy odcinek trzeciego sezonu dostępny będzie od 21 stycznia w Apple TV+. To by był przegląd magazynu Netfilm, a teraz wracam do Teletygodnia i czas teraz na hity z kategorii dokument i wśród tegotygodniowej propozycji premiery Arsenał Szpiega. Działają skrycie, korzystając z najnowocześniejszych technologii, dzięki nim rządy i korporacje mogą zyskiwać przewagę nad wrogiem. Oto pasjonująca opowieść o mistrzach inwigilacji. Premiera tego programu w piątek 21 stycznia o 22 na National Geographic. Kolejna z premier to Więzień na zawsze. Abu Zubaydah był przetrzymywany w obozie Guantanamo, chociaż nie postawiono mu zarzutów. Jest to sprzeczne z amerykańskimi ideałami i prawem do sprawiedliwego procesu. Premiera tego programu w czwartek 27 stycznia o 22.10 w HBO. Kolejna z premier to Zaginione złoto II wojny światowej. Poszukiwacze skarbu w jaskini mierzą się z kolejną poważną przeszkodą – wodą. Wprowadzają woskowego nurka. Ma on odnaleźć potencjalne wejście. Czy zakończy złą passę? Premiera tego programu w sobotę 22 stycznia o 21 w Focus TV. Kolejna z premier to Klan z Alaski. Jak żyje się z dala od zdobyczy cywilizacji? Towarzyszymy członkom rodziny Brownów, którzy niedawno mierzyli się z pożarem. Teraz muszą ocenić szkody wyrządzone przez ogień. Premiera tego programu w czwartek 27 stycznia o 22 na Discovery Channel. I jeszcze jedna premiera, Kuchnia i łazienka Twoich marzeń. Mark Millar, kierownik projektów budowlanych, pomoże Brytyjczykom w remoncie kluczowych pomieszczeń domu. Obserwowanie efektów jego pracy to źródło inspiracji. Premiera tego programu w niedzielę 23 stycznia o 21 w Kanal Plus Domo. Czas teraz na hity filmowe i wśród tegotygodniowej propozycji premiera w TV. Atak z nieba. Terroryści przejmują kontrolę nad stacją kosmiczną, w której przetrzymywano więźniów. Zapobiec katastrofie usiłują pilot wahadłowca i lekarz. Ich plany może pokrzyżować nieuczciwy agent CIA w tej roli Scott Adkins. Premiera tego filmu w środę 26 stycznia o 20 w TV Puls. Czas na niedzielę i premierę w TV Dinozaury z Alaski. Okazuje się, że prehistoryczne gady, dinozaury, mieszkały w Arktyce. Alaskę porastały drzewa, klimat ziemi był wtedy znacznie cieplejszy. Przyjrzymy się pracy grupy paleontologów, którzy wciąż odkrywają tam nowe szczątki tych gadów. Premiera tego programu w niedzielę 23 stycznia o 15 na National Geographic. Czas na poniedziałek i temat z okładki Farma Marcelina Zawadzka i Ilona Krawczyńska. Po przygodę i przyjaźń. Ten program to duże wyzwanie i dla mieszczuchów nienawykłych do pracy w polu i dla prowadzących. Szykują się duże emocje, zabawa oraz rywalizacja. Ale nie tylko. Nie spodziewałem się, że w tym programie zyskam taką przyjaciółkę, mówi nam Ilona Krawczyńska. Zanim podjęła się prowadzenia nowego reality show, znała drugą prowadzącą, Marcelinę Zawadzką, tylko przelotnie. Teraz są nierozłączne. Pani Ilona wychowywała się w małej miejscowości, do dziś z sentymentem wspomina wakacje na wsi. Z kolei była mi z Polonia Marcelina Zawadzka, mimo że urodziła się w Malborku, to jednak najlepiej ładuje akumulatory na łonie natury. Gdy tylko ma wolne, organizuje rodzinne wypady na malownicze jeziora. Nie wszyscy wiedzą, że uwielbia łowić ryby. W jaki sposób prowadzące wspierają 11 uczestników? Sylwetki kilku z nich prezentujemy powyżej. Przede wszystkim pozwalają im samodzielnie rozwiązywać problemy i konflikty. A o te dość łatwo podczas dzielenia się obowiązkami. Żaden z kandydatów na superfarmera nie mieszka na wsi i ma znikome pojęcie o pracy na roli. Dodatkowo, mieszkając na opuszczonej farmie w Puszczy Noteckiej, muszą obejść się bez prądu i bieżącej wody. Mają tylko to, co zostaną w warzywniaku i co sami wyprodukują. Czy spartańskie warunki wszystkim przypadną do gustu? To możliwe, bo ten program odniósł sukces w kilkudziesięciu krajach, m.in. Wielkiej Brytanii, Kolumbii i Grecji. Przypomnijmy, że zwycięzca wybrany przez widzów otrzyma 100 tysięcy złotych. A wśród uczestników m.in. Kinia Kaleta, Kuba Wojnowski, Kinga Kaźmierczak i Karol Kotomski. A nowe odcinki Farmy od poniedziałku do piątku o 20 w Polsacie.
Teraz czas na nowość w TV. Serca na sprzedaż. Nowy, liczący 32 odcinki serial odchłoni nam kulisy społecznych i politycznych przemian w Rosji w latach 90. XX wieku. Głównymi bohaterkami są zwyczajne kobiety, które muszą zatroszczyć się o swoje rodziny. Najczęściej zajmują się handlem na bazarach. Wśród nich wyróżnia się nauczycielka języka angielskiego Olga Maria Poroszyna oraz jej przyjaciółka, gospodyni domowa Swietłana Jelena Panowa. Obie są żonami oficerów lotnictwa. Niebawem Olga znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Chcąc zdobyć dużą kwotę na drogie lekarstwo, sama zacznie handlować. To jednak nie spodoba się pewnym niebezpiecznym ludziom. Jej stoisko zostanie podpalone. Wkrótce kobieta pozna Zoję, do której należy bazar. Życie Olgi diametralnie się zmieni. Premiera tego serialu w poniedziałek 24 stycznia o 21.40 w TVP2. To na wtorek i kolejną premierę Pozłacany wiek. Zmiany, zmiany, zmiany. Czas między zakończeniem wojny secesyjnej a 1898 rokiem w historii Stanów Zjednoczonych nazywany jest Pozłacanym wiekiem. To moment gwałtownego rozwoju przemysłu, napływu imigrantów i przetasowań społecznych. Jedni dorabiali się ogromnych fortun, inni je tracili. Po śmierci ojca Marian przeprowadza się z Pensylwanii do Nowego Jorku, aby tam zamieszkać z bogatymi ciotkami. Wkrótce zostaje uwikłana w konflikt między rodziną a jej zamożnymi sąsiadami. Premiera tego serialu we wtorek 25 stycznia o 20.10 HBO. Czas na środę i kolejną premierę Stepowa miłość w imię wolności. Dla wszystkich fanów seriali, którzy dzień wcześniej pożegnali z ogromnym żalem kozacką miłość, mamy doskonałą wiadomość. Wprawdzie Stepowa miłość nie jest kontynuacją opowieści o pogmatwanych losach Alony oraz Stepana, ale i tu nie zabraknie porywów serca i nagłych zwrotów akcji. Na dodatek główną bohaterką jest Marysia Sotnik, którą tak jak w kozackiej miłości gra piękna Zoriana Marczenko. Tym razem przyjdzie jej radzić sobie z zaborczą miłością syna tureckiego ambasadora. Premiera tego serialu w środę 26 stycznia o 18.45 w TVP2. Kolejna z premier to Tajemnice Alaski. Kosmiczne siły? Jest najrzadziej zaludnionym ze wszystkich stanów USA. Nic więc dziwnego, że ma sporo bezludnych obszarów. Jednym z nich jest tajemniczy Trójkąt Alaski, w tym rozległym obszarze leżącym między miastami Faro, Anchorage, Yakutat i Juneau od lat dochodzi do wielu niewyjaśnionych zjawisk. Czy odpowiada za nie tajemnicza piramida, na ślad której natknęli się archeolodzy, a może sekret tkwi zupełnie gdzie indziej? Premiera tego programu w środę 26 stycznia o 21 na Discovery Science. Na koniec, czy pamiętasz, że i 27 stycznia 2003 roku stacja TVN rozpoczęła emisję serialu Na Wspólnej. Zaczęło się od mrozu i łez. Aby przyciągnąć przed ekrany młodą widownię, twórcy zaangażowali do serialu całą grupę rozpoczynających wtedy karierę aktorów. Wśród nich znaleźli się Matylda Damięcka, Adam Fidusiewicz, Joanna Jabłczyńska czy Jakub Wesołowski. Były minus 23 stopnie. Nie potrafiłem nauczyć się tekstu, a moja dykcja była dołująca. Po całym dniu na zewnątrz wróciłem do domu i się popłakałem. Powiedziałem rodzicom, że nigdy więcej tam nie wrócę. Wspominał pierwsze chwile na planie wcielający się w Igora Nowaka Wesołowski. Mało kto pamięta, że w serialu pojawił się też Piotr Frączewski, a właściwie dał się usłyszeć. W premierowym odcinku udzielił głosu postaci Wiktora Brzozowskiego, nieformalnego przywódcy grupy serialowych przyjaciół, którego inwestycją była kamienica na Wspólnej. Wiktor jednak ginie na samym początku w tajemniczym wypadku samochodowym. Ostatni rzut oka na dzisiejszą okładkę, ten teletydzień od dziś w sprzedaży. W tym tygodniu całkiem sporo premier, ale mówiłem, że jeszcze coś nowego się pojawi i praktycznie co tydzień coś nowego się pojawia. Może nie są to aż tak bardzo spektakularne programy, ale jednak sporo na przykład nowych seriali w tym tygodniu się pojawia. Bo będą w seriale i Serca na sprzedaż, czyli tym razem taka historia dziejąca się w Rosji. Nie wiem ile to będzie odcinków, ale chyba 30 czy 32, więc nie aż tak dużo, a też chyba nie będą one emitowane raz w tygodniu, tylko kilka razy w tygodniu, więc ten serial jak tak szybko jak się zacznie, tak szybko się skończy, że po 2-3 tygodniach ten serial będzie po prostu z głowy. Też taka trochę inna historia, bo lata 90. i Rosja, więc trochę właśnie taki inny klimat będzie można zobaczyć. Drugi z seriali to Pozłacany wiek, czyli trochę inne już czasy, bo XIX wiek, Stany Zjednoczone, właśnie między wojną secesyjną, czyli to dorabianie się majątków, tracenie tych majątków, czyli walka o pieniądze tym razem będzie. I trzeci z seriali to Stepowa miłość, była już kozacka miłość, która chyba
chyba na dniach się będzie kończyć. Teraz Stepowa Miłość, kolejny serial kostiumowy. No ale to już jest taki trend, że od wielu lat te seriale kostiumowe się pojawiają i rzeczywiście one mają dość dużą oglądalność, dlatego telewizje kupują po prostu kolejne nowe seriale, które się pojawiają. Jeden się kończy, a następny w to samo miejsce wskakuje. Jest zachowana ciągłość, a te historie są bardzo podobne, więc skoro widzów wciągnęła jedna historia, to i druga może też wciągnie, tym bardziej, że nawet ta sama aktorka gra jedną z głównych ról. Oprócz tego kilka premier na kanałach tematycznych, ale to praktycznie co tydzień się zdarza, a też niektóre serie mają swoją kontynuację. No i oprócz tego jeszcze warto by było wspomnieć o nowym programie Farma. Już mówiłem w tamtym tygodniu o tym programie, jednak teraz trochę więcej się wyjaśniło. Widziałem tuż przed nagraniem tego odcinka pierwszy z tych odcinków. No oczywiście, pierwszy odcinek jest taki niemrawy, więc trudno ocenić ten program. Na pewno obejrzę przynajmniej do końca tego tygodnia, bo nie wiem czego tutaj się spodziewać. Na razie raczej było nudno, no ale to trzeba było poznać tych zawodników, trzeba było poznać zasady. No wreszcie wiem jakie są zasady, że ci gracze będą co tydzień eliminować siebie nawzajem, a ta grupka, która dojdzie do końca, będzie już poddawana głosowaniu widzów, będzie finał na żywo i to widzowie zdecydują, czy coś podobnie jak w Top Model czy w tych innych programach, że najpierw ten sezon jest nagrywany wcześniej, dzieje się, a później po jakimś czasie nagrywany jest ten odcinek na żywo, kiedy to widzowie będą mogli zdecydować, kto wygra 100 tysięcy złotych. No a jak już wspominałem o początkach, no znaliśmy tych uczestników, tacy dość zróżnicowani i już spodziewam się, kto tu będzie, kto może być mocnymi ogniwami, a kto będzie raczej na początku eliminowany, bo po prostu jest denerwujący, czy raczej się tam w ogóle nie nadaje, choć żaden z nich nie miał do czynienia z pracą na wsi, w polu i tak dalej. To jednak niektórzy wydają się jacyś bardziej ogarnięci, a niektórzy, no nie wiem skąd się tam wzięli, ale mówili, że chcą przeżyć przygodę, więc na pewno przeżyją przygodę. Pierwszym zadaniem chociażby było już wydojenie krowy, co okazało się wcale nie takie łatwe. No i trzeba będzie się właśnie zajmować obejściem, zajmować zwierzętami. I z tego co zapowiedziano, to na razie są dwie krowy, dwie gęsi i jedna koza i chyba jeszcze dwa koty. Ale ta liczba zwierząt ma się tam zwiększać, więc coraz więcej trzeba będzie tam oporządzać. No więc to może się ciekawie zapowiadać. No, okaże się oczywiście, jak to będzie wszystko wyglądało. Z tych takich zwiastunów, które są już w internecie, które na antenie Polsatu są emitowane, no to widać, że tam będą i konflikty, i niedomówienia. No, ale to jest taki reality show, że właśnie to są wszystko obcy ludzie i też dobrani tak, żeby te konflikty powstawały, bo tak to ten program by się w ogóle nie oglądał. To by było po prostu nudne, miejscami trochę śmieszne. No, można się chwilę pośmiać, jak ktoś próbuje wydoić krowę, czy nie wiem, posprzątać podwórko na wsi, no ale później to też staje się nudne, więc czymś trzeba będzie tego widza zaskoczyć. Program rzeczywiście okazał się sukcesem w wielu innych krajach, a czy okaże się sukcesem w Polsce, na to trzeba będzie troszeczkę poczekać. Na pewno do końca tygodnia wiele się już wyjaśni, będzie wiadomo, czy warto, czy nie warto ten program oglądać. No i na koniec oczywiście jeszcze platformy streamingowe, również tam pojawiają się premiery. W tygodniu chyba najbardziej wyczekiwany, przez niektórych oczywiście, bo nie wszyscy oglądają wszystko, ale chyba czwarty sezon serialu Ozark. Tym bardziej, że jest to już finałowy sezon. Oczywiście te finałowe sezony najczęściej dzielone są na dwie części. Tak samo było na przykład z Domem z Papieru, żeby ci widzowie trochę poczekali na zakończenie, jak to wszystko się rozwiąże. Jeżeli chodzi o telewizję, to ten zimowy sezon naprawdę nie wypada aż tak źle. I z tego co widzę, również i w lutym pojawią się jeszcze jakieś nowe programy, więc może dzięki nim uda się jakoś przetrwać do wiosennej ramówki. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.